Ważne pytanie. Ważne bardzo pytanie. Czy ja mogę Dark Soulsy wyrzucić na okienkowe? A, tak żeby nie popsuć sobie całego Sima przy okazji, bo to o co mi głównie chodzi w tym momencie. Bla, 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 static in offline, ciekawe czemu. W każdym razie chciałem Windowed. Trochę mi się to pomniejszy, ale powinno dać radę. Tylko wtedy muszę rozszerzyć ten okienko. Powinno być git. Mam tego szczerą nadzieję. Cześć Sebastianie. Cześć Oxide. Zapomniałem sprawdzić, czy jakości są, ale wierzę, że nie będzie z tym problemu. Jakości są. Zakładam, że nie ma też problemu z tym, że gra jest za głośno, za cicho. Ja jestem za głośno, za cicho. Obecnie wskazuje mi, że wszystko powinno być ok. I wierzę mu dzisiaj. Wyjątkowo. Co ja mądrego ostatnio zrobiłem? Ostatnio bodaj umarłem, prawda? I biorąc pod uwagę, gdzie jestem i że nie miałem Embera, to jest to bardzo prawdopodobne. Coś mi spadło na łeb i przez to umarłem. Mam takie wrażenie, że tak to mniej więcej szło. Dobra, jeszcze tylko na luzie, póki jeszcze mam chwilę, to sobie sterowanie ogarnę, żeby znowu nie pierdzielić takich ostatnio. Dobra. Trigger, bumper, ataki, kamera, kamera, lock-on, Estus, roll, roll. Dobra, przechylał drugim odgrywem. Właśnie widziałem, że ostatnio dość sporo wrzucasz. Możliwe, że będę chciał sam spróbować w jakiejś tam nieodległej przyszłości, tylko na razie jeszcze tym się zajmuję, więc nie chcę sobie mieszać, powiedzmy. Tu był szkielet. Ja nie. Wcześniej obchodziliśmy całe te katakumby, teraz robię sobie tych spory skrót. Bo czemu by nie? Przy okazji parę fire seedów zgarnęliśmy. No i tak jak ostatnio schodziliśmy tymi wielkimi, ogromnymi schodami. Słyszę, że coś chodzi, mnie to niepokoi. Swoją drogą, czy tu nic nie ma? Nie, tu nic nie ma. Tak, teraz można sobie po prostu tutaj spaść parę razy. Pokochasz bagna. Nie potrzebuję modów, żeby kochać bagna. Ale to akurat wydaje się oczy. Tu łajzo, jedno. Wstawaj szybciej. To akurat wydaje się miarę oczywiste. Człowiek, który chce przegrodzić dzień w Dragon Quest Minecraft 2. Nice, gratuluję, cześć i cudu. Ja na przykład. Praktycznie całe Boże Ciało spędziłem na Europce i nie czuję się z tym jakoś specjalnie źle. Czy mam Embery? Mam Embery. Wydaje mi się, że ta wielka kula już jest permanentnie zniszczona, więc nawet jak tu spadnę, to nic złego mi się nie stanie. Okej, okay, nevermind. O nie. Żartowałem. To był tylko prank. Całe szczęście, że decyduje się najpierw, powiedzmy, coś zrobić i pomyśleć, a dopiero potem umierać od tego, że tego nie zrobiłem. Dobra, weź. Nie, ale serio, wydawało mi się, że oni permanentnie umierają. A, bo to tamta łajza mi rzuca.
ty mi humanity. A ja się cofnij, bo kule. Coś mnie goni. A, koniec gejety. Wiecie co? Wydaje mi się, że po tej kuli nic nie zostało jako tako. Więc nie ma sensu się cofać specjalnie. Item. Znaczy, to nie jest pierwszy raz, kiedy tu jestem, więc prawdopodobnie ten item zgadzałem już ostatnio. Pinchy Dragon Questy. Nie wiem, ja za żadnego Dragon Questa jeszcze się nie zabierałem, bo możliwe, że kiedyś to zrobię, ale nie mam nawet w planach jeszcze żadnych. Zresztą, czy Dragon Questy na ten NES-em nie zwały się Dragon Warrior? Czy coś w tym NES-ej? Czy źle pamiętam? Ostatnio chyba zapowiedzieli 12 z tego co kojarzę? Więc w sumie dobry moment na to, żeby zacząć jak tego. Dobra, tutaj gdzieś było Wajza, co chciała we mnie rzucać rzeczami, mam wrażenie. Czy ja źle pamiętam? Może źle pamiętam. Dobra, tego nie będę wciskał. Jego za to chciałbym. Jezu, ale zjebałem. Już mówiłem trochę... zjebałem. Mówiłem też coś o niewciskaniu przycisków, ewidentnie. Jeszcze, remake Dragon Questów 1-3 poniżej 20 zł. Najgorsze jest to, że jak tak mówisz, to brzmi całkiem kusząco. O mój Boże, on stał! On zawsze wstawał? Dobra, teraz już nie wstanie, to na pewno. Jebs dzidy. Nie zapomnij o watermarku. O jedno! Au! To blało. Dobra, czy ten drugi kolega jeszcze tu jest? Nie. A może to nie wstał, tylko po prostu ten drugi rzeczywiście przyszedł? Tu są skrzynie. Nie, to nie są skrzynie, jedno. Jestem ślepy, są urny, a nie skrzynie. Nie wiem, co jest nie tak z moimi oczami dzisiaj, ale ewidentnie pomyliłem urny ze skrzyniami. Idę, bo jestem masochistą. Co złego może się stać, jeżeli zrobię to, co właśnie planuję zrobić? Jeżeli wasze odpowiedzi jest wszystko, to pewnie macie rację. Leap of faith! Żyję. Tylko mam... O mój Boże. O mój Boże. Już nie żyję. Nie wiem, czemu byłem przekonany, że miałem wybranego dwuręcznie tego Farona. I że będę mógł używać jego miejki. Jedynkę możesz pominąć. Nie wiem, czemu mam wrażenie, że to jest rada, która się ty... O mój Boże, ja te wszystkie dusze zacienkre miałem. No well. Tak sobie właśnie uświadomiłem. Ej, przynajmniej to znaczy, że nie mam już po co wracać. czas na speedrun. Nie wiem, jest tyle gier ogólnie, o których można powiedzieć, że do jedynki nie warto co wracać. Ewen, będzie mi rzucał tymi humanity. Głupia Wajza. Au. Au.
Na przykład Megamana jedynki nikomu bym nie polecał, Battle Networka jedynki nikomu bym nie polecał, Warcrafta jedynki nikomu bym nie polecał, Diablo 1... Nie, ironicznie też nikomu bym nie polecał. Dark Soulsów 1 też bym nikomu nie polecał. Skąd te Humanity z siebie, no? A, okej. Okay. Wszystko wykalkulowane, nie przejmujcie się mną. To też. I nie dajcie sobie mówić, że jest inaczej. DS1 jest dobre. Mam dużo zastrzeżeń co do gameplayu Dark Soulsów 1. Bo ile, powiedzmy, jakoś tak fabularnie i w ogóle zgodzę się, że ta część naprawdę jest super. A mi to moja opinia o tym, że dwójka jest lepsza niż jedynka, jest dużo bardziej kontrowersyjna. Tak to be fair. Zresztą wydaje mi się, że jestem naprawdę jedną z bardzo nielicznych osób, które będą twierdzić, że dwójka będzie lepsza niż jedynka. Au. Dobra, teraz stanie. Jak swoją drogą zabawna mechanika związana z Lightning Speedem polega na tym, że jeżeli mamy przeciwnika w zasięgu mili i używamy Lightning Speeda, to zadaje on nieco więcej obrażeń i nie rzucamy nim, tylko tak jakby wbijamy go w ziemię. Bardziej. Nie rzucaj we mnie. Tak to są nie tylko jeden, tylko lepsze. Znaczy, podejrzewam, że to jest na tej zasadzie, że jeżeli ktoś by chciał ogarnąć wszystkie fabuły, wszystkich Dragon Questów, to i tak będzie chciał zagrać się w tą jedynkę, tak? Czemu sobie leczenie nie ustajesz jak czar? To jest bardzo dobre pytanie i ma ono dużo więcej sensu niż chciałbym przyznać. Nawet nie jestem pewien, czy je mam tak na serio. Musiałbym zerknąć. Dobra, z jednej strony szkielety w kołach, z drugiej strony szkielety w kołach. Żeś nie umierać. Dobra, tamten kolega zdjęty. Tu nic więcej nie ma. Cała i ten nie ostatni zdjęła. Chyba. I teraz jej sięgnąć nie mogę nawet. A mi bardzo dużo tych starych NES-owych RPG-ów ma bardzo podobne fabuły. Tu nie ma ogniska, prawda? Nie widzę, że było ognisko. Wolę tam nie schodzić, bo normalnie TNPS inwaduje i nie wiem, jak jest w modzie. Ale nie spodziewam się, żeby było jakoś specjalnie inaczej pod tym względem. Najbardziej mi zależy na tym, żeby znaleźć tu jakiś... Posłuchaj mnie. Posłuchaj mnie! Ty też! Powiedziałem coś! Okej. Okay. Ej. Czemu nie mogę się na to zlokować? Prawie. Bardziej w tę stronę. I chyba muszę odejść. Tak blisko. Wiecie, jak jest to irytujące, że na to się nie da zlokować? O. Ogólnie manualne rzucanie czarów w Dark Soulsach jest bardzo męczące i irytujące, moim zdaniem.
Za was tak mało, kolega, wie? Dobra, jeszcze trzeci. Dobra, głupie szkielety w głupich kołach zostały pokonane, to najważniejsze. Czy coś tu jeszcze może mi na łeb spaść? Yep. Ewidentnie nie mogę w to trafić. I tak, mam flashbacki po tym, co stało się ostatnio i wolę tego unikać. Czy jeszcze jakiś tu jest? Na pewno jest jeden bone meal. Szkielet. Wręcz możesz się przyzywać jak moba. O mój Boże. Coś nade mną chodzi, to na pewno. I tutaj jest po raz kolejny. Kupa dobrej zabawy. Na suficie. A wiecie co? Mam dość. Po prostu je tak pobiję. One przynajmniej tego nie spadują. A tu jest Estus Shard. Było warto. Zdecydowanie było warto. To nic nie ma. Tu jest jeszcze jedno Ajza. Dobra. To chyba wszystkie sufitowe Ajzy. I teraz pytanie, czy któraś z tych ścian nie była fejkowa? Z tego co pamiętam, w Soulsach 3 dało się zarówno rolem, jak i atakiem odkrywać te fejkowe ściany, więc nie będę próbował specjalnie ich atakować. Jeżeli mogę rolem... Po schemie. Dobra. Nie jestem pewien, czy to, że ja tam widziałem szkieleta, to kwestia tego, że ten szkielet tam rzeczywiście jest. Bo powiedzcie mi, że nie tylko ja go tam widziałem. Już sobie tam na dole chodził. Tam, gdzie kraty są. Coś tam siedzi. I to jest najgorsze. Ja to tam widziałem. A jednocześnie wiem, że jak tam zajdę, to tam będzie NPC i mnie zinwiduje i mnie pobije. A tego byśmy nie chcieli. Dobra. Widzicie? Nie myliłem się. Jeszcze bez invader jesteśmy. A. To długo nie trwało. Siema. Kolega ma bardzo nieprzyjemną broń do użerania się i wolę jej unikać, jak tylko się da. Nie pamiętam, czy on ma estusy, czy nie ma estusów. W każdym bądź razie ma fium Ultra Great Sworda i... iść do kuli. To jest opcja, ale jest na tyle niebezpieczna, że nie wiem, czy chcę jej próbować. A tak to mogę go po prostu pionami zaźgać. Powiedziałem zaźgać. Cześć, cześć Pasku. Au! Ja tym obezwałem? Jestem w bardzo niekomfortowym położeniu. Estus? Dobra. I się wycofaj. Jak widać, Fium Ultra Greatsword bije zdecydowanie więcej niż ustawa przewiduje. Więc z pewnych niewyjaśnionych przyczyn wolałbym go unikać. Wiecie co? Pożałuję tego.
Nie wiecie czego? Okej, to już wiecie czego, a tak serio. Aż to celik. Tego. Mówiłem, że pożałuję. Już widzicie, dlaczego chciałem go bić tylko i wyłącznie Lightning Speedami? Cieszę się, że się rozumiemy. Kupię, kurwa. I mean, to, że ja obecnie mam 1200 HP, na pewno nie pomaga. A biorąc pod uwagę, ile zacięcie, to chyba to było bliżej 1000. Przynajmniej tak mi się wydaje. Te szczury zawsze tu były? Chyba to jeszcze jedno ważne pytanie. Co tu leży w takim razie? Cultist Blooding. Tu nie widzę żadnego ogniska. Czy napady całe katakumby trzeba przejść na jednym ognisku? W tym modzie? Jeżeli tak, to jest to bardzo niefortunne. Znaczy, rozważam jeszcze drugą opcję, że po prostu trzeba tej na górę gdzieś wejść. Tylko z drugiej strony tutaj kula cały czas powinna żyć. Chyba, że ta kula się aktywuje co jak na górę wejdę? No, bez embera to była szedła, ja już nie miałem embedów. Ujed. Kup sobie. Któregoś razu, jak będę wracał do ogniska. O mój święty Boże. Najgorzej. Cholera, że sobie nas skupi. Przynajmniej Lightning Spear stunują na tyle długo, że można ich miarę łatwo zabić. Sporo kości tych rzeczy znaleźliśmy. Bo teraz tak, czego jestem pewien, to że tutaj jest przejście dalej. Ja nie do końca chcę w tej chwili iść dalej. Chcę zobaczyć, co jest tu na górze. Nawet jeżeli tego pożałuję. Z tej strony nie ma nic. Ona nie strzela. A tu jest druga wajza! Nara. Aj. Złapał mnie tym jeszcze. Wow, 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 wow! O mnie zabierz w kukli. A, bo i nie w kukli. Kurwa. Ać! Powinien się zestosować. Zaraz zrobić to, co zabiłem. No nic. Czy mam embery? Całe zero. Mam duszę, całe zero. Wniosek, idziemy bez emberów, co może pójść nie tak. Teraz to dopiero wam pokażę speedrun. Aż mi kolciło przez tyle, żeby założyć ten pieśń, dzięki temu biegamy cały czas. Mam fragmenty susa, wiem, ale ganiec. Staram się nie wracać do FILK, jeżeli nie mam dusz na poziom. Dobra. Wesołe szczurki pobite. Tamten bonu cały czas siedzi, niestety.
Napsa po bronu, Iri. Dobra, koniec bawienia się letnich spirami. Stajmy się mężczyznami, bijmy się jak na mężczyzn przystało. Najbardziej się boję, że on zaraz mnie zacznie z kukli rzucać właśnie. Dobra, chciałbym, żeby mi to powiadomienie w medalu zniknęło. Na bezpieczeństwo Festus. Hulala. I teraz tak, to było tu na górze. Zająłem quest mego bina uczniku, który jest odpowiednikiem kamielów, który mówię jak Yoda. To... Nie ukrywam, ciekawe. Czy... Właśnie. Tak mi się wydawało, że go słyszałem, ale nie byłem pewien. Chodź na dół. On by mnie trafił, gdybym się nie dolował. Bew temu, jak to wyglądało. Na to pogłupie otafianie. Wydaje mi się, że... tej kolejnego już nie ma. Mam tylko nadzieję, że już kolejnego nie ma. Tam nie widzę żadnego. I tu nie widzę żadnego. Wydaje mi się, że mogę po prostu podbiec do łucznika. Dobra, nice. Mamy go, parę kukli wydropił. Tam jeszcze jeden jednak jest. A właśnie. To było delikatnie niefortunne. To za to było kompletną odwrotnością o niefortunności. Chyba, że niefortunne dla niego. A, posłuchajmy. Jak bardzo mam towarzystwo? Bardzo. Jest? Czasami tak sobie myślę, że używanie tych wszystkich mirakli tylko mi przeszkadza. Idę dalej w proch. Co tutaj jest? A, zniszczona ściana. To dokąd ona mnie prowadzi? W bardzo nieprzyjemne miejsce, mam wrażenie. Cały czas mam wrażenie, jakbym coś pominął. Jest to bardzo irytujące wrażenie, nie będę kłamał. Może to być coś godnego uwagi. Gdzieś widziałem, że coś się świeciło. Nie wiem, czy nie tu? Tutaj. To jest mimik. To jest mimik. Posłuchaj mnie, mimikło. Wow, prawie dostałem skopa. Nadej. A propos. Zestaw Fiuma. Nice. Zawsze zapominał, że film miał też długi miecz. Oprócz swojego Ultra Swarda. Jakie ma skalowanie? DBCC. O. Czy ma coś specjalnego? Stans. Miałem cicho nadzieję, że będzie miał coś specjalnego oprócz skalowania, ale... mogło być gorzej. Dla ludzi, którzy grali w DLC do Dark Soulsów dwójki... Powiedzmy, że ten miecz powinien się kojarzyć aż za dobrze. Dobra, czyli tutaj już nic więcej nie będzie chyba, tak mi się wydaje.
I wciąż nie widziałem żadnego ogniska. Bardzo mnie to niepokoi. Potrzebuję ogniska. Im prędzej, tym lepiej. Czy ja zabiję w końcu tego... Nie no, ja zabiję w końcu tego gnojka, który... był z kapeluszem na łbie. Dobra. Weź kulka. Jeżeli dobrze mi się wydaje, to ona powinna się rozpierdzielić na dole. Otóż to. Fajne. Czaj, krab! Giant crab. Enemy crab. Giant crab. Enemy crab. Na szczęście tym razem nie był to wielki krab. Tego by mi jeszcze do szczęścia brakowało. A propos szczęścia. Do szczęścia potrzebuję ogniska. Do szczęścia nie potrzebuję krystalizardów. Nie podoba mi się, że ten miecz świeci na... Cholera, wie co to jest? Znacie definicję debilizmu? Jeżeli nie, to właśnie ją poznajecie. O mój Boże! Chciałem to zrobić z jednym, ale widzę, że jest ich tu dwóch. To taktycznie abortuje sytuację. Ajajaj! Prawie im przykro, wiecie? Ale tylko prawie. Pokry... Czarczem, czy on spadł na dół i umarł w ogóle? Chyba. Jak mi się wydaje. Bo i dwóch. I mieli psa. Wciąż nie widzę tu ogniska. Ale już jestem miło usatysfakcjonowany takim obrotem spraw. Tak samo jak nie jestem usatysfakcjonowany tym, że wstaje tej całochody szkieletów. Z tą chodzą szkieletów jest jeden fajny sposób radzenia sobie. A nie, to jeszcze nie holda. Myślałem, że ich więcej wstaje. Co ty, ognisko chcesz? I know, right? No bonfire run. Najlepiej. A tak serio. Za szybko. A będzie ok. Przy moście coś jest i bardzo mi się to nie podoba. A? A? Boję się? Ups. Chyba mi się moc zapadł. Ajajaj! Trochę stinky cheating z tego wyszedł, nie powiem. No dobra. Pójdziemy tam, gdzie i tak chciałem iść, I guess. Wiecie, mój plan nie zmienił się absolutnie wcale. Też kiedy wstają? Nie. Powtarzam, most zwalony. O nie.
A, też kiedy to w ogóle nie wstają z jakiegoś powodu. Ciekawe. Zastanawiam się też. A, bo to z drugiej strony mostu pewnie trzeba przejść. O. Z drugiej strony mostu powiadacie? No dobrze. No dobrze. Cześć, Henry. Nie. Oh yes, I see. I've searched high and low with no luck. Perhaps he's left the catacombs. Oh, Horace, where have you gone off to? Ja nic nie wiem o żadnym Horasym. Fajnie było, nie spiedzieli się po prostu na śmierć. Tutaj coś się rusza. Nie podoba mi się, że coś się tu rusza. Też widzicie, że coś się tu rusza, prawda? To nie jestem tylko ja i coś się tu rusza, prawda? I nie jest to tak, że to wiatr zwiewa po prostu, prawda? Pożałuję tego. A nie, to rzeczywiście tylko wiatr zwiewa. To był ten łucznik, który spadł. Never mind! I guess. I teraz wyobraźcie sobie, żeby to też się zapadało. To byłoby 500% mema. On to wróci, czy on to nie wróci? O mój Boże, to ognisko! Dobra, teraz, żeby nie być gołosłownym, wyrzucę się. I wydam wreszcie rzeczy, które mam. Co ja dokładnie mam? Jednego jest to Shelda? Koszt Lorety. Parę rzeczy kowenantowych, z tego co widzę. Bomb fragment. Exchange with the nesting at a Firelink Shrine. A, czyli musiałbym tam zasuwać. Dobra, w pierwszej kolejności. Ja z nim jeszcze nie gadałem przez ten cały czas. To ciekawe. Oddajemy parę prochów. To ciekawe, jak można kupić właśnie. Hello Carving, Soapstone, Date Finger. O tak, Date Finger. Ulala. Najlepszy przedmiot. Talisman, Heretic Staff, Corrupted Talisman do heksów. Okej. Okay. Black Flame. Black Flame. Nice. Pyro Flame, rzeczy Exile'a, rzeczy Undead Legionu. Więcej cosplayu. Light Shielding. Czyli nic specjalnie, co by mnie interesowało. Wydawało mi się, że u niej można kupić embery. Nie podoba mi się, że się nie da. Ewidentnie u niej się nie da kupić emberów, to jest mi bardzo nie na rękę. W takim razie chcę na razie Estusa. Czy ty coś sprzedajesz poza broni? Nie. Sprzedaję całą masę broni, ale poza broni nie sprzedaję nic, co by mnie interesowało. Zgaduję, że miecza faronowe. Faronowy miecz można ulepszyć.
Kuszące. Spada kosztuje to swoje, ale... dajcie mnie te dusze. Czy dwie wystarczą? Nigdy nie pamiętam, ile one dają. Zdecydowanie wystarczą. Nawet jedna by mi wystarczyła. Faron, faron, faron. Daj faronka. Jako szarp. Odrobinę zmniejsza to bazowe obrażenie, ale skalowanie S z Dexa automatycznie to mocno wynagradza, więc... Nie będę narzekał, to na pewno. Catalyst Infusions... A w sumie jakbym chciał tego katalista zinfuzować, czy jego się da? Chyba nie, zakładałbym, że się nie da. Fire Seed. Nawet jeżeli się da, to nie robi to tego, co bym chciał, żeby robiło. Either way. Skoro już mam kolegę Greyra, to... Można znikowe nadrobić. Damy mu kosztolety. Pogadamy z nim parę razy. Z tego co pamiętam, z nim bardzo specyficznie trzeba było rozmawiać na zasadzie, że trzeba było przyjść do Firelinka, wejść z Firelinka. I to w tego lata nie było, wyjść z okazji. Po prostu następnym razem to zrobię. Aż sobie nie pamiętam, czy to nie jest tak, że muszę to zrobić odpowiednio szybciej. Może rzeczywiście będę musiał wyjść teraz legitnie. Jolo nie żyje. Ja się pozbyłem tego? Kiedy? Serio, kiedy? Kiedy ja się pozbywałem Sigila? Ja się pozbywałem Sigila? Nie, a co wy gadacie? Co wy za głupoty mnie tu pierdzielicie? Halo? Coś mnie tu kręcą. Tylko jeszcze nie wiem co. Naucz mnie tego. On sprzedaje Life Gemy i Saint Ring. Heal 8 Heal. Na Emitfors nie mam statów. Lightning Spear White of White Corona. Nie pamiętam, ile ja mam slotów, to jest najgorsze. Będę musiał zobaczyć po pierwsze, czy mam sloty. Po drugie, jeżeli nie mam slotów, to czy mam pieśń, która mi zwiększa ilość slotów. Zobaczmy, Attune Spell. Mam 3 Attunement sloty, przy czym jednego z tych spelli mogę się pozbyć. Mogę też zawsze tak zrobić. Bo jak nie mam pieśni w ogóle założone w tej chwili? Odnawia HP, odnawione stusy, zwiększa Vigo, zwiększa Endurance, zwiększa prędkość odnowy staminy. Znaczy, taki jest plan, że ustawi sobie leczenie, tylko zastanawiam się, czy mam pierścień od tego, żeby zwiększyć ilość slotów na attunement. A nie widzę. Więc chyba po prostu zamienię któryś z moich ofensywnych spelli na to. Dobra. Attune spell w takim razie, walmy Aroa, weźmy Hilo. Przez to się zacząłem zastanawiać, czy ja na pewno ulepszałem Estusa, ale tak, ulepszałem Estusa. Prawda? Nie no, ulepszałem. Nie mam Embera, tu jest potencjalnie boss.
drzwi się chyba za mną nie zamkną permanentnie, jak zacznę walczyć z bossem, right? Normalny Wolnir. I know, right? Jedna rzecz mnie zastanawia. Wy też to widzicie, prawda? Okej. Okay. To już nie było coś, co zamierzałem. Co on robi? On walnie, prawda? Tak. Dobra, jeden pieśń padł. Unholy Remains. On się zamachnie. Au, nie zdążyłem zadawać. Czy on nie ma muzyki przez to, że go tak zagowałem? I mean, absolutnie bym się nie zdziwił, gdyby to była tego typu kwestia. Jeszcze jeden? Nie. Dobra, on zacznie żygać, więc muszę uciekać. Tak, wiem, że to nie brzmi dobrze, ale do tego się spada. Nie no... Czej. I temu. O którym i tej mówiłem? Masz na myśli ten, który tam leżał, czy jakiś inny jeszcze? On się zamachnie. O. No walnij. W takim tempie to ja go zabiję, zanim mu te bransolety będą zniszczone. Co nie zastanawiam się, czy by się dało. Ewidentnie się da. Aczkolwiek powiem szczerze, że chyba nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło pokonać go w ten sposób. A nie... niszcząc mu pierścienie. Nie jest to kwestia tego, że on ma tutaj dużo mniej HP, czy co? Ale naprawdę zauważalnie jakby więcej obrażeń dostał. Nie, może zmienili to w modzie w ten sposób, że da się go po prostu pokonać nie atakując mu pierścień, tylko jego właśnie. Ciekawe, czy innych bossów, którzy podobnie działali, w sensie mieli jakieś gimmicki, też się da, tak powiedzmy, normalnie pokonać nie pijąc ich 100 lat. Typu Jorma czy Wiwerny. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czym w ogóle jest ten puchar, który zgarnęliśmy. Oxide twierdzi, że to dobry pierścień jest. To nie był ten Chalice. To w ogóle. Nie. To nie. To jest to. Zwiększa potencjał heksów. Nie korzystam z heksów. Jest to unlucky, chciałoby się rzec. Level up. Dosz to jest Tudexa? Dosz to jest Tudexa. Szybkie pytanie. Na górę czy na dół?
To ważne. To bardzo ważne. Ja w międzyczasie zobaczę, czegoś tutaj jeszcze nie dodali, co można zgarnąć, zebrać. Ember. Jedna mi pojedzie na górę, inny pojedzie na dół. Dobra, lecimy na dół. I before the invader, kiedy to był, znowu się pojawi. Nie ma estusów. Mam dziwne wrażenie. Że on będzie do mnie strzelał, jeżeli go tutaj tak zostawię. Mam dziwne wrażenie, że też właśnie umieram. To dopiero jest stinky cheese, nie powiem. I tak nie chciałem mieć emberów. Embery są dla ludzi słabych, którzy nie potrafią grać w grę. To było zaplanowane. To jest to nieprawda. Widzicie? Strzelał. Czy nie strzelał? Miałem wrażenie, że ktoś do mnie strzela. He? A, to ten drugi. Jezu. Więc w sumie to wielkie różnicy by nie zrobiło, apparently. Dobra, tu jest demon. To jest najbardziej serowalny przeciwnik w całej grze, przysięgam. Chciałbym, że nawet nie potrzeba do tego magii, ale magia tylko uwydatnia całą sprawę. A dobra, on tu nie chce wyjść. Ups. Mogłem za długo zostać. Ulala. To nie wyszło tak dobrze, jak bym chciał. W każdym razie to już powinno wystarczyć. Dusza demona. Wiecie, to prawie jak ta fajna gra, która niedawno dostała remaster na PS5. Souls of the Demons, czy jakoś tak. Spirits of the Devils. To chyba był bliższy tytuł. Zabij szkielet, to 20 razy. Szkielet wciąż wstaje i próbuje cię pobić. Witamy w Dark Souls 1. Moje Boże. Bąk. Jak ktoś bardzo lubi patrzeć na PvE, to można napuścić tego mimika na demona. Czy on jest szybszy niż normalnie, czy mi się wydaje?
Nie wiem, ale chcę, żeby mi dał rzeczy. Demon's Binding. Czym ty jesteś, Demon's Bindingu? Większe obrażenie przeciwko demonom. Biorąc pod uwagę, do jakiej wspaniałej lokacji idziemy, to absolutnie nam się nie przyda. Więc nie wiem, czemu go założyłem. Od razu lepiej. Z tego co pamiętam, na dole mnie jeszcze dwójka taka czeka. Heal. Potężne leczenie. A mi przynajmniej nie muszę stosów zużywać, jeżeli akurat nic mnie nie bije. O mój Boże. Jeszcze tutaj? Serio? Jak to było? Tam baski, których wolałem jeszcze teraz nie widzieć. Ja spadnę. Ja umrę. O mój święty Boże. No zwłaszcza jak tak będę nie trafiał, to wtedy na pewno umrę. Na szczęście szkielety dość łatwo się składają. Proszę nie backstabuj mnie. Wydaje mi się, że w jedynce szkielety potrafiły backstabować i to było okropne czasami. Parować, backstabować, dużo nieprzyjemnych rzeczy. Au. Au. Estus. Dobra, tamten jeszcze raz stanie. Prawo jazdy na koło i jażdżeta. Na co jeszcze chcecie prawo jazdy? Ja na przykład się zastanawiałem, czy nie zrobić sobie tego, jakiś kursów na jazdę motorem. Ale to też bardziej tak w kategoriach rozważam, to nic poważnego póki co. Ulala, a mi wyszedł ten atak wyskoku. Po prostu nigdy lepszego nie wykonałem. Dobra. To ich już mamy z głowy. To jest duży pozytyw, bez pozorom. Bo jeżeli nic się nie zmieniło, to tutaj powinno być o tych chuju. Leżeć. I on ma jeszcze drugie życie. Czemu te szkielety muszą tyle żyć? On bardzo dziwnie stał. Co się stało? To było bardzo dziwne. I nie jestem pewien, co o tym sądzić. Dobra. Nic na mnie nie spada. Spodziewałem się, że coś mi spadnie na łeb, szczerze mówiąc. Więc jestem doprawdy zdziwiony. Crestfallen Merchant. Okej, czyli skończyło się gadanie. Da się kupić to, co on nosi, z tego co widzę. Czyli nic specjalnego. I na miasto muszę było wejść taki... Co? Ci bali rowerzyści. Rowerzyści takie magiczne stworzenia, na które narzekają wszyscy z rowerzystami włącznie. Zawsze jest coś nie tak.
O mój Boże. Co to za odgłos? Chciałbym przebiec tędy. Mam nadzieję, że nic się nie zmieniło i da się w miarę bezpiecznie tu przebiec. Proszę do mnie nie strzelać. Znaczy nie wiem, ja powiem szczerze, że ja z nowożytcami jako tako nie mam aż takich złych wspomnień, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że mogło być irytujące, bo nie wiem, jeżdżą na przykład 10 km na godzinę po ulicy i to jest takie modlę się za twoją duszę. Zdarza się też, że rowerzyści po prostu zamiast jechać ścieżką rowerową albo ulicą jadą chodnikiem i jeszcze mają pretensje do ludzi, że jak wy możecie mi wchodzić w drogę, tak? Albo nie zwracać uwagi na to, że my jedziemy, no. Ja idę chodnikiem obok ścieżka rowerowa, no come on. Jeżeli masz mieć pretensje, to miej do siebie o to, że nie jedziesz ścieżką rowerową. Au, wow, 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 wow! Czy on miał super armor? Ej. Czasami jest coś takiego jak jedna osoba chce przepuścić drugą, druga osoba chce przepuścić pierwszą, niezależnie od przepisów. I wtedy jest takie, kto pierwszy się podda i będzie tym, który skorzysta z czyjejś uprzejmości. I wszyscy stoją, wszyscy na siebie tąpią. Nie, proszę, pan jedzie, nie, pan pojedzie. Nie, proszę, ja poczekam. Nie, proszę, proszę, proszę jechać. 30 minut później. Dobra. Co teraz? Tam na pewno jest robak. Czemu ty do mnie strzelasz? Tu też jest robak? Halo? Czy to jest ten sam? Tylko ja zazwyczaj... Ha. Czy to jest ten sam robak, który zawsze jest po drugiej stronie? Au. 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 Na litość boską. Wszystko wykalkulowane! Tak było. Nie wiem, czy pamiętacie, ale wspominałem chyba, że wszystko jest kompletnie wykalkulatorowane i miałem to na myśli. Ja sobie poczekam. Ręce spada zdjęte. Ja już nic nie muszę robić.
Przepraszam, Orsaid, już nie będę. Dobra, double pad, to najważniejsze. Raz, dwa, trzeci już leci, możemy przebiec. Dziwna ta terapia. Nie no, już nie przesadzajmy. W terapii chyba nie jest aż tak źle jak tutaj. O, przynajmniej mam taką nadzieję. O! O! To coś nowego. Nie mogę aktywować tego ogniska od razu? Czuję się oszkany. Dziękuję. Pomodlę się za jego grzechy. Co jedna rzecz mnie zastanawia. Okej, tak może nie będę próbował. A biorąc pod uwagę, że on zostawia te pola lawy po sobie. A ja go mogę tak bić. Lmao! Znaczy, on ewidentnie też mnie może, tylko różnica jest taka, że ja go trafię, on mnie nie. Bo ja mam dwie ostatnie szare komórki mózgowe i stoję nie przy samym Foggate'cie. A on wykrystuje sobie jako jebany. Nawet mi chłopa nie żal. Nie wiem, jak można na pseudo PvP łykać estusy. Bym się wpieprzył w solawę tutaj. Ajej. W każdym razie, stary król demonów. No fuj, HP. Na szczęście, jak wszyscy wiemy, demony są podatne na elektryczność. A ja jestem podatny na głupotę. Ale to chyba nic nowego. Boże! Zapomniałem już, jak się ataku unika. Ja właśnie już zdążyłem niestety pominać, jak się unika jego ataków. Jedne co pamiętam to, że od tego się po prostu biegnie na hama w prawo. Pek. I że sporo jego ataków ma idiotycznie większy zasięg niż się wydaje, że ma. Okej, okay, plan się tylko zbuffował. Mógłbym przynajmniej w teorii założyć ten pieśń, który znalazłem, ale... Nice. Au. Heal. Albo i nie heal. Thank you.
Wszystko jest okej. To nie będzie okej. Zdecydowałem, to będzie okej. A Boże! To był ten atak! To jest ten atak, którego się spodziewałem wtedy. No właśnie, to i tak... Nawet jeżeli go z tego wytrącimy, to i tak trzeba jeszcze odolować. Czy to jest ten moment, kiedy on... wybucha? Nigdy nie grałem w patrzugę. To jest ważne pytanie w takim razie. Czy zrobili to jakoś tak, że tutaj jest jakieś osobne przejście? Nie widzę żadnego. A jeżeli nie ma tu osobnego przejścia, to... Obawiam się, że wiem, co może być konieczne do zrobienia i bardzo mi się to nie podoba. Okej, tutaj są te chlestwa. Piękne. To tym bardziej. Po prostu czasami się zastanawiam, jak ja robię takie wspaniałe rzeczy. A, racja, bo jeszcze tego chyba iść do mnie trzeba. Czasem zapominam o oczywistych rzeczach. Cała szóstka zdjęta. Au. Au. Nie wiesz, jeszcze nie cała szóstka. Dopiero zaraz będzie szóstka. O. To był ostatni z nich. Dobra, z tego co widziałem, to nie zgarnąłem tego przedmiotu. Gdyby im pozwolił otworzyć te drzwi tutaj. Modeling rubble. To było co najmniej interesujące, że się tak delikatnie wyrażę. Tarcza chcicy, jak to ładnie ją kiedyś ościłem. Nie chcę wiedzieć, co się stanie, jeżeli tam z jakiegoś powodu wpadnę. To może na mnie strzelać. Zabiło to nawet dużo lepiej niż miałem nadzieję, że zrobi. Teraz... Za szybko. A, bo tu jeszcze drugi jest jednak. I podejrzewam, że z tym robakiem już może nie być tak łatwo. Chociaż... Co ma pełne HP, to na pewno. I chyba obrywa, jak tutaj stoję. Ow. Ow.
Jezu. A już mam okropny timing na tym. Piękne. O! To jest to, czego potrzebowałem. Jest przedmiot, który domyślnie jest ukryty. Tylko jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Bo wiem, że w oryginale... Były tu bardzo przyjemne stworzonka, z którymi w miarę możliwości wolałbym się nie użerać. I tam jest demon. Lightning Gem. Czy to jest trzeci robak? Czy ona trafia w tego robaka, czy nie? Nie. Ona kategorycznie... Nie trafię w tego robaka. Znaczy, co do lokacji, to na pewno mogę powiedzieć, że jest ciekawiej niż do tej pory. Z tego co pamiętam... Okej, to mnie nie trafia. Tego się najbardziej obawiałem, że to mnie będzie trafiać. Au. Zgaduję, że to go nie trafiało, co? Czy mi się wydaje, czy demon właśnie wpadł na ziemię? Znaczy, to też nie do końca tak działa, Sebastianie, bo część przeciwników da się bić przez przeszkody terenowe. Moim dużo większym problemem jest to, że się nie mogę zlokować tak, żeby widzieć jego pasek HP. Ma pełne. Czy ja nie razu jeszcze nie obezwał tej balisty? Jednocześnie właśnie chciałem powiedzieć, że jestem że niemalże pewien, że tutaj jest dziura, którą ta balista mogła wywiercić. Au. 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 Jak to rozwiązać? Bo podejście pod tego robala wydaje się strasznie niebezpieczną opcją przez ten atak elektryczny. Tam jednocześnie coś leży i chciałbym to zgarnąć pewnie. Tak z ciekawości, czy ta balista tutaj może domieszczać? Tak myślałem! O mój święty Boże, ale jestem w dupie. Chciałbym, żeby ta balista trafiła czasem w mimika. O. Wiem, że ta balista nie może trafić w mimika. Ale bym się nie dziwił, TBH.
To było niebezpieczne. I zdecydowanie za bliskie jak na moje standardy. To też. A dobra, coś fajnego. Symbol of Avarice. Nice. Dobra, czyli to generalnie była ta siana cała. Dobra. Muszę wymyślić, jak sprawić, żeby ta balista ostrzeliła tego robaka. Albo jak mogę stać w miejscu, z którego mogę strzelać do tego robaka. Właśnie to jest ten problem, że... Stąd powiedzmy mogę, tak? Ale powiedzieć, że to bezpieczne, to byłoby spore nadużycie. To było źle wytajmowane. Au. Drugi. I trzeci. Jezu, wydaje mi się, że te balisty szybciej strzelają niż strzelają. Powiem szczerze, że nigdy nie próbowałem się legitnie bić z tym robakiem. Au. Znaczy inaczej. Nie udało mi się nigdy pokonać legitnie tego robaka, w sensie bez wykorzystania jakichś rzeczy zasięgowych albo pomocy balisty. Dajcie mi się zlokować. Raz, dwa... Jezu! Dobrze, rozumiem, już się leczę. Dawaj, jeszcze raz. Mam to. Coś fajnego? Bombshell! Jej! To co, jeszcze tylko trzecia zabawa mi pozostała? Pytanie, który to typ demona? Czy to jest ten sam, który był na szczycie Fadonki? Chyba tak. O mój Boże. Nie podoba mi się to. Głównie dlatego mi się to nie podoba. Ops. Au. To był zły moment. Jedna rzecz mnie za to bardzo pociesza, że tutaj demon nam nie może zrobić nic z tego, z lokacji. Chyba, że coś się zbuguje i mnie wyrzuci przez teksturę, ale wtedy to już mamy nieco większe problemy. Coś fajnego? Nic? Nic? No dobrze. Nie no, okej. Okay. Ja rozumiem. Nie, w tej chwili to będą bardziej trzy poziomy, bo... Za jakiś poziom podejrzewam, że będą mnie już kosztowały 30 tysięcy. A do czterech poziomów za 30 potrzebuję 120. O, ciekawe co to.
Jak sądzicie, przyjaciele? Przecież nie może być to kolejny mimik. Na pewno nie jest to kolejny mimik. Ulala. A mu dźgnąłem między nogami. Ulala. Haps. Dobra, powiedzcie mi chociaż, że mimik ma coś ciekawego. Graveless Swordness. To brzmi jakiś hyks. Co ja właśnie zrobiłem? O! Ty, fajnie! Lubię to. Absolutnie i kategorycznie to lubię. Ej, ja nie chcę zabijać ojca z dzieckiem. Halo? Halo? Ja wiem, że to Dark Souls i w ogóle, ale są pewne granice rzeczy, które się nie robi. Czy to już czas, żeby pełnić ceremonialny sudoku? No dobrze, rozumiem. Nie chciałem tego robić. A tu jeszcze matka jest! Cała rodzina tu siedzi! Przykro mi. Znaczy, nie ukrywam, że zaraz będzie mi nieironicznie przykro, jak oni mnie zabiją. Nieważne. To jest takie, kiedy ostatni raz to się źle skończyło? Jeżeli wasza odpowiedź było zawsze, to macie kurwa rację. Ech. Au. 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 Chwilę. Chwilę. Czy on nosił to, co mi się wydaje, że on nosił? On nie miał maski starego na łbie, prawda? Przenik. No przecież przed chwilą zginąłem. Jeżeli masz na myśli, że mnie motkowali, to widziałem. Ja tak mogę cały dzień. Aż mi się stamina nie skończy. Żeby być precyzyjnym. Oto maska matki. Co robi maska matki? Zwiększę max HP o 5.
hem, hem, hem. No to co? Jedziemy dalej. W sumie to nie ukrywam, że całkiem fajne jest to, że schodzi mi nich lokon jak sam skudrysyn. Dobre pytanie. Czy on w ogóle... Czy koncept poise istnieje w słowniku tego przeciwnika? Tak. Istnieje. Zajmę efektu, że i tak chcesz się podleczyć. Flyer. Nie jestem pewien, ale chyba nie wychodzę na takich trade'ach za dobrze. Na takich już znacznie lepiej. Zajmę efektu, że potrzebuję stosa. Dobra. Dzieciak też padł. Maska dziecka. Czy to jest mimik? To ważne. To nie jest mimik. Smoldering Blade. To co, może z ojcem chociaż się pobije legitnie? Okej, nie. Z ojcem też się nie pobije legitnie, bo nie umiem. I to teraz. Tyle stracić. Jedyne co mnie pociesza, to że NPC się nie spawnują. Czy on jest stunlockowany w ten sposób? Chyba. Zaraz to ja będę stunlockowany. Hullala! Może coś mnie minęło, ale mam wrażenie, że autorzy moda stawili, że pojazd działa. I nie wiem, jak się z tym czuć. Powinienem się cieszyć, bo to znaczy, że statystyka coś znaczy, ale... W tym konkretnym momencie nie jestem zbytnio zadowolony. To na pewno. W sumie jedna rzecz mnie ciekawi. Au. Tak myślałem, że to tak nie zadziała. Jak słyszę The Father, to teraz mi się kojarzy The Guy. Z pewnych niewyjaśnionych przyczyn. No, not The Guy. The Father. Flyer. Ula. Nawet tak chyba też mogę. Tak chyba za to nie mogę. Co? Nie wmówicie mi, że to nie trafiło. Nie da sobie mówić, że tego nie trafiło. Czuję się oszukany w tym momencie.
Tak, w dużej mierze czuję się oszukany przez to, że obedwałem. Znaczy, nie tyle, że nie obedwałem, to że on nie obedwał. O, to chciałem powiedzieć. Dobra. Zawalczmy jak prawdziwi mężczyźni. Co ty na to? Spoiler, walka jak prawdziwi mężczyźni to nie jest moja specjalność dzisiaj. Ale i tak chcę z nim walczyć jak prawdziwy mężczyzna. A tylko będę się co chwilę leczył, jak prawdziwy mężczyzna. Czaj, co? Tak by nie tak działało. Ow. Ow. Nie, wiecie co? Pośmiejemy się. I tak, jeżeli macie wrażenie, że to już kiedyś się źle skończyło, to macie rację. Generalnie aż za często zapominam, że mam coś takiego jak tarcza do parowania. A niektóre ataki są bardzo łatwe do przewidzenia, jeżeli chodzi o timing. Co właśnie udowadniam, zresztą. Kompletnie spierdalając ten timing. Boże! Nie chciałbym znowu spać jak idiota. Na szczęście mam tym razem trochę więcej miejsca, bo idę w zupełnie drugą stronę. Halo? Wcześniej wchodziły z takim timingiem. Jebaniotki z półobrotu mnie jedną. Znaczy, powiem tak. Znam mechaniki Dark Soulsów trójki. Wiem doskonale, że taki tracking jest rzeczą. I nie jestem tym jakoś specjalnie zdziwiony, dlatego też nie narzekam. Sporo swojego czasu grałem w PvP, zresztą możecie się domyślić jakim skutkiem, biorąc pod uwagę jak mi teraz idzie. Ale to jest jednak jedna z tych rzeczy, które absolutnie rozumiem. Jezu. To nie jest takie cudne. Też nie. Zdążę? Te. Ulala. To było okropne. Przyznam to bez bicia. Na szczęście on jest bardzo wolny, więc mogę sobie po prostu odbiegać i chwilę rzucać. Jezu. To będą estusy Shame'u w takim tempie.
Najgorsze jest to, że on bardzo szybko się podnosi, więc to nie, nawet nie do końca jest tak, że... Au. Au. To nawet nie do końca jest tak, że powiedzmy możemy mu coś naklepać po tym, jak go spadujemy jeszcze. No i tak jak mówię, no on ma strasznie dużo poise, więc nawet jeżeli używamy w pełni naładowanego ataku w naszego Ultra Great Sword'a, to tego poise mu nie przebijamy. Chcę sobie sprawić jeszcze jedną rzecz. Tak myślałem. To nie jest dobry pomysł. Bo na normalnych przeciwników TL1 by stunowała go na chwilę, tak? Dzięki czemu moglibyśmy... Okej, to trochę koluje bullshit w tym momencie. Moglibyśmy go zestunować i nie oberwać tym jednym hitem, tak? Tutaj to tak nie działa. Ulala. Festiwal nieudawanego parowania. Nie chcesz go serwować pilonem? Naaa. Jest dużo opcji serowania go, a piorun nie jest jedną z tych, które chcę wybierać w tym momencie. Ulala. Widzicie, ja mu teraz nawet jednego hita nie jestem w stanie cisnąć, bo on od razu jest w stanie się podnieść po tym. Właśnie to jest ten problem. O mój Boże. I tak jak na początku miałem jeszcze wątpliwości, tak po przyjrzeniu się jak on walczy, to jest 100% Giant Dad z jedynki. Ma miliard poise, ma Zweihandera. Ma maskę ojca. To jest Giant Dad. Poczułem ten powiew, jak mnie dźgało od tyłu. I dzięki Bogu, że Zweihandery można parować, naprawdę. O! Patrzaj go! O Jezu. To było głupie. To było niemądre. To było niemądre. Estus. Odbiegamy. Heal. Powiedziałem heal. Postawiłem sobie za punkt honoru, że nie będę go serował piorunem i nie mam zamiaru tego robić, choćby zostało mu jakiś 1 HP. O mój Boże. W sumie... S. Leżeć. Maska dziecka zwiększa stamina recovery.
Maska ojca zwiększa equipment load. W sumie to ma sens i to pasowało. Czy tutaj coś się świeci, czy mi się wydaje? Lucky gem. I'm so lucky, lucky. I'm so lucky, lucky. Dobra, dawaj mi to. Teraz 5 poziomów będzie. Może być, szczerze mówiąc. To co, lecimy? Nie. Nie tym razem. Czy tu wciąż są przeciwnicy, tam nic krewi? Jakiś widzę. Tylko czekam, aż ktoś powie, że rozsądnym byłoby teraz wrócić i wydać te poziomy. Wiesz, co jest najgorsze? Ja o tym doskonale wiem. Jednocześnie zastanawiam się, gdzie ja tędy dojdę właściwie. Aha, demon się zespił. On się zespi. Niefortunne. Nie będę kłamał, jest to dalekie od fortunnego. Ale dobra. Dobre pytanie. Dobra, dostaliśmy Dunkmon Loyalty. Coś jeszcze miałem chyba. Pomszę, ale skoro już tu jestem, to od razu go spalę, żeby nie zapomnieć. Nie sacrifice. Późna odpowiedź. Discord jak zwykle w formie. Jej, 40. 40 kiedyś było softcapem, nie wiem czy dalej jest softcapem czy nie. Możliwe, że jest, możliwe, że nie jest. Mam dużo dusz ogólnie. Pójdę zobaczyć u tego, u Ludka, czy mam jakieś ciekawe rzeczy możliwe do zrobienia. Dunspose. Miracle, Medium Heal. Co ja to nawet by mi się przydał, ten Medium Heal, tylko że nie mam Faith. Something Sunlight, z czego zużywa dwa sloty. Co jest problematyczne, nie powiem. Jest parę heksów. Na heksy wydaje mi się, że mam za mało inta, żeby je sensownie rzucać. Tak samo na piromancję. Później będzie parę rzeczy z tego, co widzę, do zgadnięcia, ale to tak jak mówię, później. Dusza Rosalii. To ciekawe. Z Bedoni. Święty Miecz Wolnira, który teoretycznie ma dobre skalowanie z Faith. I Wrath of the Gods. Czym była Wrath of the Gods? Ty im powiedz. Teraz po pani tu jest w tym miejscu Shockwave, the Wrath of the Soloter, and there is a thing to be wary indeed. Czy ktoś kojarzy, jaka była druga rzecz z Wolnira? Czy z Wolnira nie był któryś Hex? Tak, Black Serpent i Blackfire... Blackfire Vestiges? Ja nie planuję rzucać Hexów, więc wydaje mi się, że mogę spokojnie wziąć ten miecz. A, jeszcze było to. Fuck. Ale to jest stricte siłowy miecz, więc raczej nie dla mnie. Maczeta demona, yes. Wielki topór, Dozerax, dużo siły, więc whatever. Siła, siła, siła. Włócznia restaura bez zmian. Okej, okay, czyli na razie powiedziałbym, że jakoś super dużo rzeczy nie ma. Mogę się jeszcze nad pieśniami co najwyżej pozastanawiać, ale też tak trochę.
Ale w każdym razie zrobiłem trochę postępu. Dziś stream będzie krótszy. Żadnych gieczek nesowych dzisiaj nie planuję. Soulsów na razie będzie na tyle. Dzięki, że wpadliście. W tym tygodniu raczej tak wyjątkowo, bo Sevik z tych czy innych przyczyn nie mógł. Więc dlatego były Soulsy w sobotę. I nie wiem, czy będzie coś w tygodniu, zobaczę, bo zabiegi mnie jednak trochę sprawiają, że wracam do domu trochę podmęczony, więc mogę nie dać rady. W każdym razie, na dziś to było na tyle. Trzymajcie się, po. Cześć.